Zdarzają się chwile, gdy czujemy się źle. Gdy jesteśmy smutni, albo rozzłoszczeni, albo czymś zdenerwowani. W takich chwilach dobrze jest usiąść i skupić się na swoim oddechu. Tak naprawdę, zrobienie sobie takiej przerwy na obserwację oddechu zawsze dobrze nam robi. Dlatego przerwij teraz to, co robisz, i skup się na tym, jak się teraz czujesz. Nieważne jak się czujesz, nie staraj się tego oceniać, nie staraj się pozbyć tego uczucia, nie myśl, że głupio jest tak się czuć. Łagodnie skieruj swoją uwagę na to uczucie, tak jak zrobiłby najlepszy przyjaciel. Może ci to pomóc opowiedzieć o swoich uczuciach. Na przykład jestem teraz smutny. Albo boję się, albo czuję się niepewnie, albo jestem wściekły. Czasem po prostu czujesz się okropnie, ale nie potrafisz nazwać tego uczucia. Po prostu skup się na tym, jak czujesz się w tej właśnie chwili. Czy jest w Twoim ciele miejsce, w którym czujesz coś nieprzyjemnego? Albo może miejsce, gdzie czujesz zdenerwowanie czy smutek? Możesz obserwować to miejsce z łagodną uwagą, tak jak zrobiłby to najlepszy przyjaciel. A kiedy już się dowiesz, jak się czujesz w tej chwili, możesz przenieść swoją uwagę na oddech. Kiedy jesteś smutny, albo wściekły, albo czujesz się beznadziejnie, można to poznać po Twoim oddechu. Co Ci mówi teraz Twój oddech? Może zauważasz, że o czymś myślisz i że pewne myśli przeszkadzają Ci się skupić, albo przeszkadzają Ci jakieś dźwięki. Jeśli tak, przenieś swoją uwagę na oddychanie i obserwuj swój oddech takim, jakim właśnie jest. Po prostu obserwuj. Nic nie zmieniaj. A teraz, kiedy skupiłeś się zupełnie na oddechu, możesz przenieść uwagę na ciało. Poczuj, co się w tobie dzieje. Niczego nie musisz zmieniać. Nie myśl też, że to uczucie jest głupie. Po prostu czuj to, co czujesz. Może czujesz się źle i uświadamiasz sobie jakieś napięcia w ciele. szyi lub w barkach. Albo w brzuchu czy w żołądku. Poczuj to wszystko. Nie martw się, to minie. Zawsze mija. Może jesteś bardzo zmęczony albo skołowany. Bez względu na to, co czujesz, nie musisz się bać swoich uczuć. Każdy coś czuje. Niektóre uczucia są przyjemne, a inne nieprzyjemne, jak strach czy smutek. Ważne, że nie musisz uciekać przed swoimi uczuciami. Po prostu je czuj. Otwórz im drzwi i wpuść do środka. Nieprzyjemne uczucia to zupełnie normalna rzecz, tak samo jak przyjemne. Spokojnie i z ciekawością obserwuj różne uczucia, które pojawiają się w Twoim ciele. Ty i Twoje ciało macie dużo siły i wytrzymałości. Poradzicie sobie z różnymi rzeczami. Jesteś elastyczny i mocny, jak młode drzewo delikatny i mocny jednocześnie. Niełatwo jest Cię pokonać. Nawet nieprzyjemne uczucia mijają, a może już minęły. Po prostu pozwól sobie odczuwać wszystko, co teraz czujesz. A kiedy weźmiesz głęboki wdech i wydech, po prostu wróć do tego, co robiłeś przed ćwiczeniem. Być może teraz będziesz się czuł pewniej.